Dzisiaj wracamy do tematu schronów w Wielkim Lesie Lubańskim, a właściwie w kamieniołomie Józef. Bardzo się cieszę, że coraz więcej osób ogląda moje filmy, a wśród nich są także osoby, które wiedzą sporo o historii Lubania. Właśnie dlatego dzisiejszy odcinek schrony z kamieniołomu Józef, historia prawdziwa. Ponieważ zadzwonił do mnie, właśnie napisał do mnie pan Wiesław Kuczko, wieloletni pracownik kamieniołomu Józef, który opowiedział mi historię lubańskich schronów. Opowiedział historię tych dwóch, o których już wcześniej mówiłem, i do tego pokazał jeszcze trzeci. I również kilka słów na jego temat usłyszałem. Także zapraszam na kolejny odcinek. Pan Wiesław Kuczko najpierw opowiedział historię przewróconego i zdekompletowanego schronu, zlokalizowanego na poziomie plus 250. Schron na początku lat 80. próbowałem wyłowić z bagna naprzeciwko hurtowni ABC przy ulicy Fabryczna Osiedle w Lubaniu. Stał na podmokłej łące, tam gdzie obecnie są wybudowane domki jednorodzinne. Jednak próba wywiezienia go z tego bagienka zakończyła się fiaskiem. Utopił mi się tam samochód. Dobrze, że dźwig miał napęd na 4-osie i jakoś szczęśliwie się stamtąd ewakuowaliśmy. W grudniu przyszły duże mrozy i wtedy mogliśmy schron wydobyć. Był niekompletny, nie miał kapelusza i drzwi. Ten schron został postawiony na poziomie plus 250. W chwili obecnej jest przewrócony. Przewrócili go złomiarze, aby można było z niego zdemontować bardzo ciężkie płozy, które dorobiliśmy z celowników Fi-200, żeby schron można było przemieszczać z jednego miejsca na drugie. Dorobiliśmy też dach z blachy stalowej grubości 30 mm. Jak więc widać, schron, o którym mowa, został przywieziony do kamieniołomu z okolic dawnej fabryki włókienniczej lubańskiego przemysłowca Gustawa Winklera, która następnie posłużyła za siedzibę przeniesionej tu z Berlina fabryki radarów Gema Werke. Drugi schron, wedle słów mojego rozmówcy, został wyłowiony, jak twierdził pan Wiesław, dźwigiem z zapłotu budynku dawnego miejskiego domu kultury przy ulicy Armii Krajowej 9 w Lubaniu. Drzwi betonowe były oberwane. Schron nie posiadał również zadaszenia. Po przewiezieniu do kamieniołomu został wyposażony w pokrywę stalową, jak również zamocowano na nim oberwane drzwi betonowe. Schron został postawiony na poziomie plus 238 metrów nad poziomem morza. Oczywiście ten obiekt z zapłotu MDK stał w sąsiedztwie przedwojennych zakładów Mechanische Weberei AG, a obecnie firmy Imacon. Tu jesteśmy z panem Wiesławem na terenie kamieniołomu i okazuje się, że udało się zlokalizować jeszcze jeden schron, Schutzelen stojący, i ten schron został przywieziony z miasta. Zaraz poznamy szczegóły. Proszę, stoi ukryty, kompletny, z kopułką. To jest schron dla sygnalisty, który podaje sygnały przed robotami strzowymi. Także on jest kompletny, z kopułką.
wykonują, czyli dorabiane. Rządy strony ulicy Przemysłowa Robotnicza. Mhm. Jeszcze w latach, w początku lat 60. Mhm. Przemysłowa Robotnicza, czyli tam musiał stać przy tym zakładzie mechanicznym, który tam w tej chwili przy Przemysłowej ulicy, tak wiem. Tak, zgadza się. Mhm. I on stoi do dzisiaj. On jest w doskonałym stanie, proszę zobaczyć. Nie? Jest w bardzo dobrym stanie. O, jeszcze wewnątrz strony są flaga, jest, która się wciągała na ten maszt, który jest obok. I są przyciski do uruchamiania syreny alarmowej. Aha, jest. Tutaj tak jest rzeczywiście. No, ale wszystko jest odłączone. Mhm. Proszę. Dookoła leżą flagi. Brakują tylko drzwi. To też, panie Wiesławie, tak? Tak, to są flagi sygnalisty. To flagi się ciągały na maszt. Tak. W momencie odpalania ładunku. Tu są kable. Te blaszane okucia drzwi to są oryginalne, panie Wiesławie, czy... Te blaszane okucia, tutaj to co mamy, to konkretnie, o te blachy. To jest wszystko oryginalne. To jest wszystko oryginalne. Tylko drzwi były drabiane, blaszane, ale złomiarze. Tylko drzwi były bo przywieźliście schron bez drzwi. Bez drzwi, tak. Bez drzwi, rozumiem. Ale proszę, to jest jedyny z tych trzech schronów na terenie Józefa, który posiada kopułę. I to fajnie zachowaną kopułę. Pomalowany na biało-czerwony. Tutaj mamy, panie Wiesławie, dwa słowa. Co jest na górze? To jest syrena? Tu jest syrena, która podawała się sygnały na czas wykonywania otworów szczelowych. Aha. Ostrzegawcze sygnały. A tu jest maszt. Wciągały się flagę na maszt. Momencie. Jak jako często sygnał, to jest... Jako sygnał wizualny. Te strzelania to się odbywały raz na jakiś czas na pewno, tak? Tak, dwa słowa jeszcze może o tym. Strzelania się odbywały co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie. No doskonałe wykorzystanie schronów wojennych. Doskonałe wykorzystanie schronów wojennych tutaj do celów takich właśnie przemysłowych, powojennych. Spełniły swoje zadanie. Kończąc sekwencję, spełniły swoje zadanie, doskonale uchroniły. To jest jeszcze, może ja dopowiem dwa słowa. To jest schron, który ma cztery otwory przeziernikowe. Proszę spojrzeć, czyli jeszcze inna troszeczkę budowa. No i jest kopuła. Zostały te wszystkie elementy. No historia. No schron w tej chwili niewykorzystany, stoi zaniedbany. Być może dałoby się jednak w jaki sposób go stąd zabrać i wykorzystać w innym celu. Tak więc schron został przywieziony z rejonu ulicy Robotniczej Przemysłowej, gdzie było usytuowanych kilka dużych zakładów przemysłu włókienniczego, między innymi tkalnia mechaniczna i przędzalnia przędzylnianej Augusta Lasmana, po której to fabryce pozostał do dziś stopniowo popadający w ruinę budynek znanego sklepu Gaja. Tam też funkcjonowała lubańska fabryka kartonów Rotenburger und Gröling. Ten zakład zachował się w dobrym stanie i zapewne czeka go jeszcze lepsza przyszłość. W którym miejscu stał schron? Może ktoś dopowie.